Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochani, ja w każdą środę, tak i dziś, przychodzimy do tej świątyni, aby wypraszać u Boga przedstawiennictwo Matki Bożej potrzebne dla nas łaski. Adwent, oczekiwanie na narodzenie się Pana Jezusa. Oczekujemy razem z Matką Bożą. Ta, która odpowiedziała Bogu fiat. Niech się stanie. Niech się spełnia wola Boża w moim życiu. Przychodzimy jako dzieci do tej Matki i chcemy się dobrze przygotować na święta Bożego Narodzenia. Chcemy również wymodlić to przygotowanie dla tych, którzy w rozbieganiu, zabieganiu będą przygotowywać się do tych pięknych świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus narodzi się w sercu każdego z nas. Przychodzimy, aby spotkać się z Matką. Z wielką radością w tej wspólnocie parafialnej chcę przywitać damę Orła Białego, panią Anię Walentynowicz. Brawo dla pani Ani, że przyjechała. Będzie spotkanie, to na pewno Ania powie dużo o sobie, ale mogę powiedzieć jedno. Osoba, która zawsze bardzo kochała i kocha ojczyznę. Jest dla tej ojczyzny w stanie poświęcić wszystko, nawet swoje życie. Aniu, dziękuję ci za to, że jesteś i za dla nas dzisiaj jesteś przykładem bohaterstwa. Tak bardzo dzisiaj my potrzebujemy autorytetów, prawdziwych autorytetów. Jesteś tym autorytetem i bardzo dziękujemy, że tu jesteś z nami. Dziękuję panu Włodzimierzowi Stalikowi, radnemu sejmika, którego też wybraliśmy. I dzięki niemu też przy jego pomocy mogliśmy Anię tutaj zaprosić. I to Ania będzie miała spotkanie z młodzieżą z całej Częstochowy. Będzie przekazywała swoją prawdę o życiu młodzieży. I was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie witam. Wiele mamy intencji, które chcemy tutaj na tym ołtarzu złożyć. Modlimy się za naszą ojczyznę. Za wszystkie jej sprawy. Za to, co nas boli. Za to, że ktoś szarpie ciągle autorytet tej naszej ojczyzny. Modlimy się, abyśmy dobrze czuli się w naszym domu ojczyzny. Na imię, której Polska. Modlimy się, kochani, jak zawsze w każdą środę w intencji wszystkich ofiarodawców, szczególnie tych, którzy ofiarowali drogi krzyżowe, stacje drogi krzyżowej. Za nich chcę się szczególnie modlić. Myślę, że jeszcze będzie msza święta w ich intencji, ale dziś już Matce Bożej ich wszystkich przedstawię. Modlimy się o zdrowie dla Jana, o zdrowie dla Ewy. Trwamy w ciągu modlitwie za księdza proboszcza Krzysztofa. Matko Boże, nieustającej pomocy, dziękujemy ci za twoją macierzyńską opiekę oraz gorąco prosimy, by wypraszać dalsze błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski u swego syna dla Marcina Rażnowskiego, Ścisławy Kocu, Andrzeja Bery, Andrzeja Soponiak, Barbary Gęgi, Barbary Chmielarz, Barbary Deska, Barbary Zawierta, Barbary Jakubiak, Barbary Rzeczyńskiej, z okazji imieni i wszystkie nasze Panie, które modlą się w modlitwie różańcowej. Polecamy Tobie, Matko, wszystkich bezrobotnych oraz źle wynagradzanych pracowników w naszej Ojczyźnie i oszukiwanych przez pracodawców. Bogu Miłosiernemu również w tej nowennie polecany zmarłych. Ksiądz Janusz Przeświętą ofiaruje w intencji zmarłego Stanisława, Teresę i Stanisława Rąkowskich. A ja polecam zmarłego Mieczysława Opara, tencję od sąsiadów, zmarłego Leszka Skotarskiego, od uczestników pogrzebu i zmarłego Janusza Dziewior w 11. rocznicę śmierci. I na pewno mam jeszcze swoje osobiste prośby. W ciszy przedstawmy teraz Matce Bożej.
stąd w Gidlach kościół kartuski, gdzie kiedyś był bardzo ścisły zakon ojców. I dewiza kartuzów: ziemia się kręci, świat się zmienia, ale krzyż stoi. Chcemy dodać do tej dewizy, że przy tym krzyżu zawsze stoi Matka Boża. Ponad 1000 lat na naszej polskiej ziemi stanął też Chrystusowy krzyż. Ta ziemia została ochrzczona. Jakże cieszyliśmy się i cieszymy w historii, że możemy jako naród, jako Polska rozwijać się w cieniu Krzyża Chrystusowego. Ale jak według tej dewizy świat się kręci, jakże wielu w tych zakrętach tym światem i naszą historią próbowali, aby ten krzyż obalić, zniszczyć. To przecież, kochani, niedaleka historia. Nie tak dawno zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego krzyż Chrystusowy nie może stać na poświęcimskiej ziemi, przed którym modlił się sam sługa Jan Paweł II. Jakże wielu ciągle tych, którzy by chcieli, aby ten krzyż nie stał na tej polskiej ziemi, abyśmy próbowali historię tego narodu nie w cieniu krzyża, ale może w znakach innych, a może w ogóle bez krzyża i żadnych oznak. A my tak bardzo ukochaliśmy krzyż Chrystusowy. Tak bardzo ukochaliśmy Matkę Bożą, która stoi pod tym krzyżem. I kiedy były bardzo trudne czasy dla naszych ojczyzny, a jakże wiele ich było, zawsze Polacy przytulali do swego serca obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jakże wielu, którzy musieli opuścić swój rodzinny dom, wyjrzali w daleką Syberię, na nieludzką ziemię, jak dziś nazywamy, to przede wszystkim zabierali obraz Matki Bożej Częstochowskiej. A kiedy wykopywano zwłoki zamordowanych oficerów, polskich oficerów, to oprócz tych znaków wojskowych, oprócz legitymacji, dowodów, jakże wiele obrazków Matki Bożej Częstochowskiej. Matka Boża stoi pod krzyżem. Mówi nam o wierności, że trudno się stoi pod krzyżem, że nie jest łatwo wytrwać pod krzyżem, ale że należy wytrwać, a kto wytrwa, będzie zbawiony. Tego uczy nas Matka Boża. I z tej historii naszego narodu możemy przenieść się przecież w historię naszego ludzkiego życia. Każdy z nas, kiedy analizuje życie swoje, to ile tam krzyży, ile trudnych momentów życia, ile zakrętów. I wydawać mu się mogło, że nie wytrzymam, że nie uniosę tego ciężaru. I wtedy klękaliśmy przed obrazem Matki Bożej i te swoje trudne sprawy, czasami płacząc, polecaliśmy Matce Bożej. To ona zawsze nam pomaga stać pod krzyżem. To ona zawsze nam pomaga wytrwać pod krzyżem. I prosimy dziś, aby w tym adwentowym czekaniu pomogła nam wytrwać do końca. Żebyśmy w tym zawirowanym dzisiejszym świecie, wydawać się być powinno, że ktoś tą ziemię tak bardzo rozkręcił. Zauważcie, jak wszystko jest ważne przed świętami, najmniej dla wielu,
rekolekcje, spowiedź, wyciszenie. Sklepy, supermarkety, reklamy, wyprzedzanie się, aby jak najwięcej kupić, aby jak najwięcej mieć. Ten świat, ten ktoś zakręcił, ale przecież Chrystusowy stoi i pod tym krzyżem Matka. I my przychodzimy dziś do Ciebie, Matko, prosząc, abyśmy wytrwali w tym zabieganiu, w tych troskach dnia codziennego. Abyśmy wytrwali, kiedy nam jest ciężko, kiedy ktoś nas przytłacza. Prosimy również, Matko, abyśmy wytrwali przy dobrych ideałach i hasłach naszej Ojczyzny. Zauważcie, jak ktoś ciągle szarpie. Problemy, które są wstydliwe i nie powinniśmy o nich mówić, dzisiaj się stają tematem numer jeden. To tak, jakby nic się nie działo. Tylko to jest najważniejsze. Ktoś przed świętami Bożego Narodzenia znów chce szarpnąć naszą Ojczyzną i powiedzieć, nie, to jest ważne. Chcemy stać pod krzyżem Chrystusa wraz z Matką. Matką, która, kiedy stanął przed nią Archanioł, czy chcesz zostać Matką Boga? Tak, niech się stanie, niech się spełnia wola Boża w moim życiu. Niech to również będzie dewizą naszego życia, może tych dni adwentowych. Niech się spełnia, Boże, Twoja wola w moim życiu, w tym zabieganiu, abyśmy byli wierni krzyżowi, aby nikt i nic nie oderwało nas od krzyża, abyśmy swoje życie osobiste, swoje życie rodzinne i swoje życie społeczne w naszej ojczyźnie budowali na wartościach Chrystusowego krzyża. A jeśli takie życie będziemy budowali, będzie nas wspomagała Matka, ta najwierniejsza, ta zawsze stojąca pod krzyżem i wypraszająca dla nas potrzebne łaski. Święty Maksymilian Kolbe
że nie zawojują Kościoła, chyba że ze psuciem obyczajów. I to się w tej chwili dzieje, to ma miejsce, ale nam nie wolno do tego dopuścić. Naszym zadaniem jest trwać przy naszej wierze, przy wierze naszych ojców. I jest szansa, jest nadzieja, że Polska nie zaginie. A teraz pozwolę Państwu, że usiądę i będę mówiła. W tej chwili rzeczywiście mam bardzo dużo zajęć, mimo mojego wieku i stanu zdrowia. Dziękuję Bogu, że jeszcze trzymam się na nogach i mogę poruszać się, dlatego chcę dać świadectwo prawdzie. W tej chwili organizuję, to znaczy 9-10 grudnia w Krakowie jest 10 sympozjum w trosce o dom ojczysty. Jak samotny żagiel przez 25 lat wędrowałam pod nazwą właśnie w trosce o dom ojczysty. Nie należałam poza Solidarnością do żadnej organizacji. Solidarność też w tej chwili nie jest ta, która była tworzona w 80 roku. Solidarności nie mogli wmontować w system, nie mogli wykorzystać ją dla siebie rządzący PRL-em. Dlatego trzeba było stan wojennego, trzeba było oszukać ludzi i trzeba było osiągnąć swój cel. Jak doszło w ogóle do Solidarności? Powstanie Solidarności było to wielkim zrywem narodowym. My zadziwiliśmy świat, ale byliśmy bogaci o doświadczenie poprzednich lat. Trzeba by powiedzieć, że to zaczęło się już w latach 56, a właściwie to wcześniej, bo to od 1939 roku nie było jednak spokoju i nie było ludzi, którzy położyli, jak gdyby zrezygnowali z walki. Lata 40, Armia Krajowa, wywózki na Sybir, potem opanowanie przez PRL naszego państwa, naszego kraju, naszego społeczeństwa. Społeczeństwo jednak nie dawało za wygrane i były powstania w 56 roku, w 68, 70, 76, aż doszło do 80 roku. Wyrzucenie mnie z pracy nie było nic dziwnym, nic wyjątkowym, bo tylu ludzi zwalniano. Ale mając takie doświadczenie walki o niepodległość, o prawo człowieka, mając na stolicy Piotrowej wspaniałego człowieka Jana Pawła II, który był naszym protektorem, powiedziałabym, i dzisiaj nam służy, jest bliżej Pana Boga i będzie wyprasza nam łaski potrzebne i mądrość Ducha Świętego, żebyśmy kroczyli właściwą drogą. Wyrzucenie mnie z pracy było po prostu pokazaniem, że władza jest bezwzględna. A o co chodziło? Ja miałam ze sobą już 30 lat pracy, kilka odznaczeń za długoletnią nienaganną pracę w działach produkcyjnych Stoczni Gdańskiej. A potem ta sama władza wyrzuciła mnie z pracy, a potem naród, to znaczy społeczeństwo, jeśli chodzi o stocznię. Myśmy spróbowali, czy uda się obronić kogoś, czy możemy się w jakiś sposób zmobilizować. I to była próba. Wolne związki zawodowe wystawiły apel, stosowały apel do pracowników Stoczni Gdańskiej, że musicie bronić tych, którzy w imieniu waszym występują. Bo jeżeli nie obronicie takich ludzi, to nie obronicie je sami też. Liczyliśmy na to, że to może będzie godzina, dwie, może jeden dzień i dyrektor wycofał to zwolnienie, bo naprawdę nie było podstaw z artykułu 52 Kodeksu Prawa Pracy, czyli najgorsze przestępstwo jak sabotaż i inne takie rzeczy. Więc dyrektor chciał pokazać, że jest nieubłagalny, że jednak nie potem nie wyrzuca z pracy, żeby w tej chwili przywracać. I zorganizowaliśmy strajk. Przyciągało się to jeden dzień, drugi dzień, a trzeciego dnia stało już całe Trójmiasto. I wtedy dyrektor w obawie, że strajk może rozciągnąć się na cały kraj, zdecydował przyjąć mnie do pracy.
ale tylko i 1500 zł dodatku do rozliczenia dla każdego z pracownika tylko z rocznie pensji. A pozostałe zakłady, a pozostałe stocznie. Więc to była kompromitacja wolnych związków zawodowych. I kiedy Wałęsa zakończył strajk trzeciego dnia i rozpędził ludzi do domu, bo powiedział, że do godziny 18 wszyscy musicie opuścić stocznię celem zabezpieczenia zakładu przez Straż Przemysłową, bo w przeciwnym razie straż was wyprowadzi. Sam poszedł do dyrektora po swój przywilej, bo przywrócono mnie do pracy i Wałęsa też, który zwolniony został w 76 roku i odmówił za strajk 70 roku, a przez 6 lat pracował i był inspektorem społeczeństwa, inspektorem pracy przez całe 6 lat, czyli miał swobodę poruszania się po terenie stoczni. Na terenie stoczni, stocznia skończyła strajk, trzeba było to odbudować. W niedzielę w czasie, tam w nocy zatwierdzić interwencja u wojewody, wycofał zakaz, msza się odbyła, ludzie wrócili i już dalej państwo wiecie, jak było, bo cały naród uczestniczył w tym. Podpisane porozumienie 31 sierpnia, podpisane po to, żeby zyskać na czasie, bo rządzący wcale nie mieli zamiaru realizować to porozumienie. Z takim mozołem, z taką siłą powiedziałabym, wymusiliśmy na rządzących budowę pomnika poległym stopniowcom. To rządzący chcieli to przepisać, że ten pomnik ma się nazywać poległy pojednania narodowego. Obroniliśmy nazwę, więc potem wmontowanie Solidarności w system. Było mnóstwo agentów. Na pierwszym zjeździe Solidarności było ich 70. I Służba Bezpieczeństwa, czyli Kiszczak, pompował nam, jak sam powiedział, dywizję swoich ludzi. Oni nie próżnowali. Jednak nie można było Solidarności sobie podporządkować, w związku z tym musieli zrobić stan wojenny. I oczywiście terror, opór był duży. Zrozumieli rządzący, że za pomocą, nawet za pomocą czołgu do udziału społeczeństwa nie można uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Więc zastosowali oszustwo, magdalenka, alkohol. Wybrali, dobrali, dopasowali sobie ludzi dyspozycyjnych, czytaj tajnych współpracowników. I w ten sposób powołali do życia w 89 roku nowy związek zawodowy pod ukradzioną nazwą Solidarność. A powiedziano ludziom, że to jest reaktywowana Solidarność, a to jest nowy związek w oparciu o tajnych współpracowników, bo dzisiaj dokumenty IPN-u mówią, znaczy pokazują, że już w 80 roku 1 grudnia była lista przygotowana do internowania aktywnych działaczy i bezkompromisowych, jak oni to nazywali, radykalne skrzydło Solidarności. I wytypowane osoby z szczególnie zakładu na Wybrzeżu, tajni współpracownicy. I część ludzi uwierzyło w reaktywowaną Solidarność i uwiarygodnili. I tu władza, no, udało się. Udało się, bo zlikwidowali stocznię, która była niewygodna bardzo, była wielkim problemem już od 70 roku dla rządzących. Dopiero kiedy połączyli siły zbrodniczej partii PZPR i agentów z dowodem Solidarności, mogli załatwić swoje sprawy. Ja uważam, że nie wolno nam na tym poprzestać. Bo nikt nie zrobi porządku w naszym kraju. Do nas to należy, a my już mamy doświadczenie i musimy dzisiaj wesprzeć rząd, jaki jest prawicowy. To jest pierwszy rząd prawicowy po 89 roku, którzy myślą po polsku, czują po polsku i po polsku działają. Dlatego mamy dzisiaj w Sejmie tego rodzaju szopki, których chyba nigdzie w świecie nie ma, którzy stawiają warunek. Jak nie będę premierem, nie dostanę stanowiska premiera, to nie będzie głosowania za budżetem. Takich ludzi powinniśmy wyprosić z Sejmu. Takim ludziom powinniśmy odebrać mandat. Bo z naszego nadania mają mandaty. To my udzieliliśmy im kredytu zaufania, ale nie po to, żeby oni kupczyli tym
kredytem. Proszę Państwa, ja mogę dużo, długo mówić, ale żeby wiele rzeczy Państwo sami znają z autopsji, z własnego przeżycia, z prasy. Ja może bym zaproponowała, żeby Państwo zadawali pytania, co Was interesuje, czego nie wiecie, a na co ja będę mogła odpowiedzieć, więc bardzo chętnie odpowiem i żeby to była rozmowa, a nie tylko monolog. Czy zgadzacie się Państwo z tym? To bardzo proszę. Ja może zadam jedno pytanie. Pani Ania 13 grudnia 81 roku była bardzo niedaleko tutaj, prawda? Bo z tego co wiem, to akurat miał być święcony sztandar Związku Zawodowych Cementowni. Okazuje się, że stan wojenny panią Anię zastał niedaleko Częstochowy. A może dwa słowa na ten temat, a proszę Państwa o przygotowanie pytań. 12 grudnia ja miałam jechać do Paryża na jakieś tam święto związkowe. Ponieważ była niepewna sytuacja, nie wiedzieliśmy, mówiło się o stanie wojennym, a nie wyjątkowym, czy wyjątkowym stanie, a nie stanie wojennym. Więc ja odmówiłam do Paryża, że ja nie pojadę, ponieważ sytuacja w kraju jest niepewna. I 12 grudnia w sobotę wyjechałam do Częstochowy, bo zakład cementowni w Rudnikach miał być święcony sztandar zakładowy. I kiedy przyjechałam, wysiadłam w Częstochowie z dwoma stoczniowcami, spotkałam kobietę, która płakała na peronie. Myślałam, że ktoś jej krzywdę zrobił, czy ukradł, czy. Podbiegam i pytam, co się stało. A ona pyta mnie, czy ja jestem Walentyna, czy tak. I ze łzami w oczach mówię, że mojego męża aresztowano w nocy, i my to przed pół godziną. A wiceprzewodniczący z samochodem był, ja mówię, to nic innego, tutaj jedziemy do komendy, na komendę milicji i zażądamy wypuszczenia, przecież nie może tak być. Przejeżdżamy tam, jest pełno ludzi, nowo wybudowany budynek komendy, pełno wozów na zewnątrz. Pomyślałam sobie, że jeszcze nie zdążyli budować garaży, dlatego te wozy nocą stoją przed budynkiem. Wchodzę do środka i pytam, z kim ja mogę rozmawiać, chodzi o komendanta czy kogoś kompetentnego. Oczywiście nie ma nikogo, nawet się nie przedstawił ten oficer dyżurny, więc kto jest władny wypuścić aresztowanego działacza? Może wojewoda? A tak, wojewoda. Pojechaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego. Tam dyżur miał jakiś człowiek i mówi, że telefony nie działają. Więc wzięliśmy numery telefonu, jedziemy na pocztę i na poczcie chyba poczta obstawiona wojskiem i nie wolno było rozmawiać, nie wolno było, bo się nie mogło skorzystać z telefonu. Nie wie co o tym, że jest stan wojenny. Przyjeżdżamy do zakładu Rudniki i to już była godzina 6, jak Jaruzelski ogłasza, komunikat był nadany. Więc w tej chwili znowu samochód, siadamy do samochodu, jedziemy do Zarządu Regionu w Częstochowie, a tam wszystko jest porozbijane, zniszczone. Więc sztandar był poświęcony, ale już nie na Jasnej Górze, tylko tam w kościele miejscowym. Potem idę na Jasną Górę.